Dzień dobry Państwu! Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Sochacki, jestem założycielem marki Engokars i serdecznie zapraszam na podcast Żurnalist. ŻURNALISTA. ROZMOWY BEZ KOMPROMISÓW. Dzisiaj u mnie Lara Gessler. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Pięknie wyglądasz. Jak się masz? Dużo chyba w twoim życiu się zmieniło od momentu, jak się ostatnio zwiedziliśmy. Wiesz co, no, zmieniło się... Y... Nie, jak mam ostatnio, to Nena już była. Mhm. Mm tak, tak, tak. Więc tak, tak, tak. Y... doszedł Bernard do naszego teamu <suszel> <suszel> rodzinnego. <suszel> I jak się odnajduje w tym teamie rodzinnym? Wiesz, to spokojny On jest bardzo spolegliwy, spolegliwy? Nie wiem, no to jest taki mały Buddha. On jest taki. Zresztą zobaczymy, bo jest tutaj, zobaczymy najlepiej, ile się, się będzie udzielał. E, on jest bardzo taki wyciszony, jest numerologiczną dziewiątką, więc mhm. to jest taki sobie mały, cichy mistrzunio. On jest taki. Jest bardzo łaskawy dla mnie na pewno. Nena mhm. też była łaskawa, ale on jest. No mają zupełnie inną energię. No. Mężczyzna. Mężczyzna, no też, może dba, dba o mamę. Widzisz, od, sam, od samego początku troszczy się o ciebie. Udzieliłaś też sporo wywiadów, że ci to powiedziałem przed samym nagraniem. O czym już ci się tak naprawdę nie chce rozmawiać? Wiesz co? No bardzo dużo gadam o dzieciństwie. Mm -hmm. Wiadomo, że gadam o dzieciństwie ze względu na mamę. Yy. I to jest, yy, tak jakby rozumiem, rozumiem tę te, te, te ciekawość, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy już. Masz wytarte sformułowania na niektóre pytania, to znaczy, że już nie powinieneś na nie odpowiadać. Mhm. Ja też nie lubię nigdy dostawać wcześniej pytań, bo, no bo po prostu dzisiaj myślę inaczej niż jutro i niż wczoraj, więc moja opinia na ten temat może się zmienić. A uważam, że jak się generalnie próbujesz do czegoś przygotować, to nie myślisz. A ja lubię myśleć, więc wolę mhm. się pozastanawiać i powydłużać trochę ten, ten czas przez przypadek niż e, no niż się nie zastanawiać i odpowiadać wiesz, ze zdartej płyty tylko dlatego, żeby nie popełnić jakiegoś błędu w rozmowie. Raczej się tego nie boję. No błędy się zdarzają, bo jesteśmy ludźmi i każdy sobie myśli na bieżąco, więc... Mm -hmm. Zresztą błędy są bardzo relatywne, czym jest to Jasne, że tak. Mi się bardzo podobało, jak powiedziałaś, że ty się odbijasz w wywiadach, że po prostu sama siebie w jakiś sposób poznajesz i masz szansę zastanowić się nad pewnymi rzeczami, nad którymi po prostu codziennie się nie zastanawiasz, no bo nie zadajesz sobie tych pytań, które nie zadaje tobie czasu. ktoś. I nie mam czasu. Wiesz to po prostu nie jesteśmy sami ze sobą, a, a wywiady są takim lustrem. Mhm. W ogóle tak, uważam, że można sobie nawet ćwiczebnie robić wywiady w grupach znajomych. <laughs> nawet jak masz tego nigdzie nie popublikować tylko po to, żeby po prostu... Żeby po prostu pogadać. To są, no, tak, to są takie dla mnie takie rozmowy, mm, trochę jak kogoś poznajesz mhm. i jesteś kimś zafascynowany, albo się zakochujesz i masz te takie rozmowy do czwartej nad ranem. To trochę takie są dobre wywiady, że, że otwierasz takie przestrzenie w swojej głowie, y, 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 do których nie zaglądasz, mhm. bo jesteś otwarty na y, masz otwarte receptory na, y, na refleksję i na wspomnienia i odgrzebujesz to wszystko i dlatego, dlatego bardzo lubię wywiady, bo tak, dzięki temu poznaję siebie, no? Zaglądasz do skrzynek, które zazwyczaj są po prostu zamknięte i patrzysz, co w nich jeszcze zostało, no bo jednak też czas zmienia mocno wspomnienia i wydaje mi się, że akurat też jesteś dobrym przykładem tego, ale o tym, że kiedy indziej... Ten czas, w którym dzisiaj się spotykamy, jest twoim najlepszym w życiu? Wiesz to pod wieloma względami tak. Pod wieloma względami tak. Ja uważam, że um, nigdy nie jest do końca łatwo. To nie jest łatwy czas, ale jest bardzo dobry. Um, w takim sensie, że lubię miejsce, w którym jestem. Um, cały czas mam oczywiście rzeczy, jakieś, z którymi walczę i tak dalej, ale ja mam coś takiego, że ja z defaultu jestem szczęśliwa mm -hmm. i zadowolona. Ja raczej jestem z tych ludzi, którzy ignorują złe rzeczy. I idą totalnie w dobre, że ja mam wgrane zawsze pozytywne nastawienie i sobie tam te złe rzeczy tak ignoruję, upycham mhm. gdzieś, bo mnie nakręca to, że jest dobrze. Ja uważam, że jak ja wyjdę, jestem uśmiechnięta, zobaczę kogoś, kto też jest uśmiechnięty, to od razu jestem jeszcze bardziej uśmiechnięta, bo ta osoba jest uśmiechnięta i naprawdę wierzę w, ten, w tę taką reakcję zwrotną mhm. i dlatego bardzo się męczę w Takim ciężkim, złym nastawieniu, w takim biczowaniu. Wydaje mi się, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ich energia jest konsumowana przez to, że, em, że mają złe nastawienie. Tak naprawdę mhm. się kanibalizują totalnie. To z jakimi rzeczami walczysz, bo wspomniałaś na samym początku tej wypowiedzi, że są rzeczy, z którymi dzisiaj walczysz. Wiesz co, walczę. Z czym ja walczę? Mm. Walczę o jakąś równowagę taką swoją, bo myślę, że to, żeby być osobą w pełni pracującą, jednocześnie w pełni mamą, w pełni żoną, to są wszystko takie rzeczy, że musisz gdzieś te granice stawiać. Mhm. Oczywiście wszyscy jesteśmy rodzicami pisząc jakąś eratę do naszego własnego dzieciństwa. Mhm. I, I na pewno ja też to robię. I wiem, że najwięcej, co można dziecku dać w ogóle drugiemu człowiekowi, to jest czas. Więc ja staram się tego czasu jak najwięcej dla dzieci mieć. Ale jednocześnie też wiem, że gdzieś tam mm, mam swoje jakieś tam rzeczy, które lubię robić mm -hmm. po prostu zawodowo. Więc też e, też je chcę robić i z nich nie chcę rezygnować. Więc musisz gdzieś tak to ustawiać, żeby... E, Nikomu ciebie nie brakowało. Rola matki jest taka, mhm. wiesz. Ymm, no właśnie, taka dość yy, niezastępowalna. Uważam, że rola ojca jest tak samo niezastępowalna, mhm. ale na trochę innych polach. Z zupełności się z tobą zgadzam. Mnie zastanawiasz ty, jako kobieta, do czego dążysz? Jakie masz marzenia? Co jest twoim celem dzisiaj? Okej, kurczę, ja nie mam celni takich. A marzenia? Marzeń mam bardzo dużo i wiesz co? To jest, myślę, super spoko. Bo ja mam dużo rzeczy, które chciałabym zrobić w życiu i ja ich nie wartościuję. Mhm. Więc ja tak sobie myślę, o, fajnie było zrobić to. Ja to sobie tak rzucam i czekam, kiedy spadnie, bo wiem, że spadnie w najlepszym dla mnie momencie. Zawsze miałam tak, że jak czegoś chciałam, to to nigdy nie wychodziło, jak, jak to mhm. ocisnęłam. Tak, tak, nawet mówiłaś o tym, że ta presja tego nie powodowała w tobie niczego dobrego, tylko wręcz odwrotnie. Nie, ani we mnie, ani takiego jakby nie dawało to zupełnie tego efektu. Jak podrywałam facetów, to nigdy tych, co podrywałam, to ich nie miałam, i dobra. Wyszło super. Ale chodzi o to, że po prostu ja rzeczy, na których mi bardzo zależy, może po prostu zaraz zaczynam się zachowywać głupio. Mhm. Um, albo jakoś czuję, że, że jestem dużo niżej niż te rzeczy, których chcę. Może po prostu to jest tak i dlatego jakiś, jakąś czuję jakąś dysproporcję i czuję się nie na miejscu, chcąc mhm. czegoś za bardzo. Um, a tak to mam wrażenie, że jeśli czegoś po prostu sobie pomyślę, że chciałabym, żeby coś się wydarzyło, to mam wrażenie, że te rzeczy do mnie przyjdą, kiedy ja już do nich dorosnę. Mhm. I y, dlatego mam bardzo wiele rzeczy, które chciałabym zrobić i w ogóle mam bardzo wiele wersji mojego alternatywnego życia. E bo dużo rzeczy lubię robić, mm -hmm. więc wiem. No, że... co to są za rzeczy? Bo wydaje mi się, że dużo ludzi wrzuca cię w pewnego rodzaju szufladę, i z tej szuflady ciężko jest dostrzec coś innego, bo wszystkie rzeczy, które są właśnie alternatywną wersją ciebie, są zamknięte. Co? Wiesz lubisz co robić? Ale ja się nigdy też tak nie określałam, no i bo ani nikt mnie nie widzi do końca jako socjolożkę, na pewno, ani nikt mnie nie widzi do końca jako cukierniczkę, ani. Znaczy, ja po prostu robię dużo rzeczy mm -hmm. właśnie po to, żeby tej jednej szufladki nie było. Ale ja wiem, że. Yy... Ja wiem, że mogłabym się zająć na przykład tylko fotografią, bo bardzo mhm. fotografię lubię, mimo że nigdy tego nie robiłam na profesjonalnym poziomie, ale chodzi o to, że mnie to ciągnie i mnie to interesuje. Co mówiłam wiele razy, mhm. kocham radio, i chętnie bym się też odnalazła w radio, mimo tego, że seplenie i trudno. Um, bardzo odnalazłabym się też w na uczelni, gdybym miała do niej wrócić, też czułabym się super. Mhm. Bardzo bym się dobrze odnalazła w NGO-sach i Mam bardzo dużą taką poczucie, misy, taką potrzebę misyjności i jakiejś potrzeby, potrzebę zmiany mm -hmm. świata, i łatwo się wkręcam w takie rzeczy, więc też wiem, że dobrze bym się w tym czuła. No jest strasznie dużo fajnych rzeczy do robienia. To, no, to jest tak, w dużej mierze chciałbyś wrócić do tego, co już w jakimś stopniu robiłaś, no bo udzielałaś się, jeżeli chodzi o zmienianie świata, jak byłaś dzieckiem, należałaś też do subkultur, studiowałaś socjologię, no, więc to, o czym wszystkim rozmawiamy, to poniekąd taki skok do przeszłości. Wiesz co, to są rzeczy, które, które liznęłam, dlatego mm -hmm. wiem, że je lubię. <laughs> <laughs> um... Więc, ym, więc pod tym kątem tak to jest kwestia wiesz już tego że wiem że mam zmienione podejście mam inne doświadczenie i mogłabym ym, po prostu poświęcić im więcej czasu mhm. tylko wiadomo że to jest wtedy coś kosztem czegoś i nie robiłabym tego co robię teraz ym, więc mimo to że nadal żyję tak że mam rozgrzewanych kilka projektów i wszystko robię na zakładkę Partnerem żurnalisty jest Engokars. Mogłabym bardzo chętnie, mogłabym więcej pisać, mhm. bo pisać bardzo lubię. Wbrew temu, co, co mi mówiła moja polonistka w szkole, to, 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 to pisać lubię i mi to pisanie jakoś tam mhm. wychodzi. Mimo, że nie lubię tego, tej takiej presji związanej z tym, że musisz coś zrobić. Teraz jestem w trakcie pisania e-booka i. Em, no i co? I. I wisi ten miecz Demoklesa, mm -hmm. że musisz to skończyć do kiedyś tam. A deadlines y nie są jakąś moją supermocną stroną, ale czasami to fajnie robi. Daje Ci potem, wiesz, dużo endorfin, jak już skończysz, jesteś taki wyzwolony i czekasz po prostu uh -huh. na efekt tego, co się stanie. I to jest też, wydaje mi się, całkiem, całkiem spoko. Dużo ludzi Cię tak naprawdę zna? Okej, okay, wiesz, to ja się tam jakoś nie kamufluję szczególnie, no, ale pytanie, też nie jestem ekskibisjonistką jakąś uh -huh. emocjonalną na pewno nie udaje, więc jeśli ktoś jest blisko mnie, to dość szybko jest się w stanie zorientować, jaką jestem osobą, tak mi się wydaje. Mhm. Ale czy dużo ludzi mnie tak naprawdę zna? Nie wiem, nie ja robię quizów na swój temat. No nie, ale chodzi mi nawet o ilość ludzi, którą masz dookoła siebie. Czy to jest sporo ludzi, twoim zdaniem mało? Myślę, że myślę, że przeciętnie, ale ja też Yy, takie intymne relacje mm, też muszą mieć swoje okoliczności i, mm, i po prostu trzeba mieć też na ludzi czas i dla ludzi mhm. czas. Więc yy, czasami też tak miałam, że ktoś do mnie pisał właśnie, że jakoś by się spotkał czy coś i ja mam dość duży problem z odmawiajem i asertywność nie jest jakąś moją turbomocną stroną. Yy, ale cały czas mam to w głowie, że mówię, kurczę, ja tak walczę o czas dla tych ludzi, którzy są mi najbliżej, nie? Mhm. I odejmowanie tego czasu dla tych ludzi, których nie znam w ogóle, się, zabieranie czasu moim bliskim po to, żeby dać ten czas kogoś, kogo w ogóle nie znam, też nie wydaje mi się w porządku. I... Em... Więc wolę mieć to grono jakieś takie w miarę ciasne, bo ja i tak ledwo się wyrabiam Aha. na zakrętach. Ostatnio sobie postanowiłam z początkiem roku, mimo to, że w ogóle może przez to, że zeszły rok był mimo wszystko jakiś taki ciężki chyba dla wszystkich, to ja nie mam tak, że nowy rok, nowa ja, nowe postanowienia, wielkie rzeczy i wielkie oczekiwania, wielkie rozczarowania. Ale potrzebowałam jakiegoś, jakiegoś nowego początku, więc, więc postanowiłam sobie, że codziennie będę dzwoniła do jednej osoby z mojego bliskiego grona mhm. po to, żeby dbać o higienę tych relacji. Bo mam wrażenie, że bardzo często chcemy, pamiętamy, ale jakoś nie wychodzi, więc ja mówię, kurczę, to jest to jest 10 minut dziennie czasami o to, żeby dbać, dbać, nawozić te relacje, pokazać komuś, że ci zależy. Bo ja oczywiście bardzo dużo myślę o tych mhm. ludziach. Ale jednak ten telefon powoduje, że oni o tym wiedzą, że ja o nich myślę, mhm. po prostu. I, I robię tak, i to jest super, bo nie dość, że naprawdę jestem wiara na bieżąco. Ludzie się cieszą. Ci, którzy powinni mhm. się, się cieszyć, ci, z którymi chcę być blisko. Um, I to mi daje. Bardzo mi jest z tym dobrze. Mhm. Uważam, że to jest super metoda. I to mi uświadomiła moja przyjaciółka, która mi powiedziała, tam ona ma dwie siostry i powiedziała mi, że z jedną ma super przelotkę i od zawsze miała taką przelotkę, a ta druga jest młodsza i, i ma pretensje, dlaczego one we dwie, dwie się tak trzymają. I ona powiedziała, słuchaj, to jest ciężka praca. Relacja to jest ciężka praca. Ja sobie, sobie pomyślałam wtedy, ona ma rację, to jest ciężka praca. I to nie jest tak, że wszystko, co lubimy, e, robimy i o tym mhm. pa pamiętamy. Nie, czasami się trzeba na tym skupić. I to jest spoko. Tak, tak, nawet właśnie dlatego też w ogóle chciałem ciebie o to zapytać, czy ty potrafisz dbać o te relacje, ale rozumiem, że z początkiem tego roku jak najbardziej... Lepiej. No właśnie, jak najbardziej, tak. A jacy są ludzie, z jakimi ty się przyjaźnisz? Przyjaźnisz się z ludźmi podobnymi do siebie, czy masz różnych ludzi dookoła? Wiesz co, wydaje mi się, że mam różnych ludzi dookoła, ale też, tak jak się mówi, że mm, masz blisko tam osoby pod zwykle... Trzech znaków Zodiaku, że taki jest, że się kolegujemy mm. cały czas z tym samym modelem, to u mnie to się jak najbardziej sprawdza. Mam wrażenie, że y, mam bardzo dużo y, tych samych znaków mm -hmm. Zodiaku dookoła, czyli też ludzi z jakąś podobną. Z jakimiś po, po podobnymi ustawieniami fabrycznymi, tak to. Tak, Tam tak. był na pewno baran, bo twój partner, twój mąż jest z baranem? Tak, ale... chociaż baranów, szczerze, że tak dużo wcale nie mam w życiu. Mam bardzo dużo panien. Mhm. Bardzo dużo. Fantastyczny znak. <laughs> Czyli twój, dobrze? Bo ostatnio że to rozwaliśmy. E... Nie, no nie mówię tutaj o sobie, ale, ale po prostu rozumiem ten znak, mhm. więc dlatego łatwo jest mi się z nim kontaktować. Mam dużo, e... mam dużo bliźniaków. Mhm. I mam całkiem dużo również skorpionów. Ten te trzeci znak nie ma zbyt dobrej prasy. No nie ma, ale to też nie jest tak, że to jest zły znak. To jest bardzo inteligentny znak, bardzo seksowny znak, mhm. bardzo. Y, 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 bezwzględny, często znak, ale. No Skorpiony są takie, że kochają to na zabój, i dobrze jest być w drużynie skorpiona. <noise> tak, to jest bardzo dobre podsumowanie wiesz, tego, tego znaku. A kim jesteś kolejno? Dla świata, dla przyjaciół, dla dzieci? I kiedy nikt nie patrzy? Zacznijmy od świata. O mamo, wiesz, ja nie mam pojęcia, bo ja nie mam takiego opatrzenia aż, aż, aż takiej oddali. Mm -hmm. Dla świata pewnie jestem jednostką, i tutaj jak, jak każdy. I. i... I tyle. Mhm. Po prostu statystyką, jeśli mówimy o bardzo dużej skali. Mhm. A tak, to wiesz co, mi się wydaje, że też nie ma co dorabiać ideologii co do tego, jaki mamy wpływ na świat. Fajnie jest mieć wpływ na ludzi dookoła ciebie mhm. i dawać im tyle, ile jesteś w stanie, i internet właśnie to daje, że kto chce, to wyciąga po ciebie rękę albo nie. I jeśli mogę być w pozytywnym wpływem na. Czy nawet po prostu refleksją mhm. w życiu ludzi z internetu, to, to mi sprawia bardzo, duże, bardzo dużą radość. Bo też ostatnio sobie o tym myślałam, że Matko Święta ludzie się tak skupiają na tym, żeby coś zostawić po sobie, czy zrobić jakieś wielkie rzeczy. A potem mamy uczymy się tej historii i tych ludzi, którzy naprawdę zrobili heroiczne rzeczy, ledwo jesteśmy w stanie ich zapamiętać że to naprawdę nie ma znaczenia. W sensie ma znaczenie jakość twojego życia, życia twoich bliskich na tu i teraz. A to, czy cię będą jakieś dziadki tam pamiętać kiedyś, no... No, sorry. no, no nie ma, nie ma znaczenia. Tak znaczenie. jakby nie, nie polecę wyżej na tym, kurczę, nieboskłonie, nikt mi kolejnego pośmiertnego orderu z kartofla da. Nic się tak jakby więcej nie wydarzy. Wiesz, tak jakby twoje życie będzie skończone. Więc... Mm... Więc fajnie jest po prostu być najlepszym człowiekiem dla ludzi, których znasz, mhm. nie dla Wikipedii, tylko dla ludzi, na których masz realny wpływ i którzy mogą coś z Twojego życia wyciągnąć. Masz no ale ty masz duży wpływ, człowiekiem. Jednak, duży wpływ na jednych, na ludzi. Zobaczę, jak dużo ludzi Ciebie obserwuje i wydaje mi się, że dla wielu dzisiaj jesteś przykładem. Naprawdę, to, nie są, to są duże słowa, ale uważam, że bardzo uczciwie wypowiedziane. Wiesz, co jeśli, znaczy na pewno jest część ludzi, którzy mnie, którzy mnie obserwują, jeśli oni wyciągają z mojego życia coś dobrego dla siebie, no to to jest dla mnie najwięcej, czego ja mogę chcieć. Niewątpliwie. Mnie bardzo interesujesz ty, bo jak sobie jeszcze przypominałem wszystkie wywiady, które były po naszym podcaście, przypominałem sobie wszystkie swoje notatki podczas naszej rozmowy i, i tak dalej, i tak dalej, to wydaje mi się, że mało w tobie ciebie. Nie wiem, czy rozumiesz tego, że po prostu pytam się ciebie o marzenia, mhm. to dużo jest ogólników. Mhm. Pytam o to, z czym walczysz, znowu obijamy się o ogólniki. Mhm. Kiedy rozmawialiśmy o dzieciństwie, to są utarte frazesy, które ja po prostu rozumiem, to jest pewnego rodzaju coś, co zamykamy i o czym nie rozmawiamy, ale zastanawia mnie tak naprawdę, co tobie daje szczęście, co kiedy ty na przykład się uśmiechasz. Ty. Ludzie, totalnie ludzie. Ja kocham przebywać z ludźmi i przygnębia mnie, kiedy nie ma ludzi dookoła mnie. Ja nie jestem typem meczy. Bywam typem samotnika, jak się sama na to zdecyduję, ale ja wędę bez ludzi. Ja potrzebuję widzieć dużo osób dookoła siebie. Nie tak na zasadzie ubrylowanie, impreza czy cokolwiek, mhm. w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja się realizuję bardzo w kontaktach społecznych i i lubię, jak są ludzie szczęśliwi i to mi daje bardzo dużo szczęścia. Um, bardzo dużo szczęścia dają mi rozmowy. Mm -hmm. e, ogromnie dużo szczęścia dają mi dzieci. I to jest takie zatrzymanie czasu naprawdę, że jednocześnie chcesz, chcesz widzieć, jak te dzieci się rozwijają, a z drugiej strony masz o te wybić się pazurami, żeby po prostu naprawdę chwila trwała wiecznie. Mm -hmm. um, ale wiesz, co myślę, że dotknęłaś jakiegoś takiego słusznego punktu we mnie, że sama siebie dość mocno marginalizuje. Tak, 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 tak. Ja to było pierwsze, co pomyślałem sobie o tym, słuchając któregoś tam już wywiadu z rzędu. I mówię, kurde, opowiadasz tak, jakby się opowiadała w trzeciej osobie o kimś, mhm. ale bardzo mało jest tego, że wiesz ja co? czuję, bo mnie wydaje, bolało. Bo... Zajmowanie kogoś sobą mi się wydaje dość, dość pyszne nadal. Ja nadal gdzieś się z tym boksuję. Że... W kulinariach to całkiem dobra cecha, bycie pysznym. <grym> więc, więc to jest też coś takiego, że ym, ym, mam potrzebę, że tak mam, że mam taką potrzebę, takie poczucie, że jeśli dostaję jakiś spotlight, tak jak no, u ciebie to jest ewidentnie spotlight, y, to... Ym, Mm, to on nie do końca powinien być mój. Wiesz o co chodzi? Powinnam mm -hmm. zrobić go użytecznym. A mówienie na swój temat nie wydaje mi się do końca użyteczne. No. Lara, uważam, że ty sama w sobie, jak już kładziesz się spać, gasisz lampkę nocną i zamkniesz sobie oczy i pomyślisz o całym twoim życiu, tak naprawdę, tak takie życie, które ty znasz tylko, mm -hmm. które nigdy nie będzie w mediach społecznościowych, nie będzie na Instagramie, nie będzie jego w wywiadach, to wydaje mi się, że ty wiesz, że ty masz kawał drogi za sobą. I miejsce, w którym dzisiaj jesteś, jest tylko i wyłącznie wykute Twoimi stopami. Mm -hmm. to, to nie jest tak, że ty podążałaś za nazwiskiem i wszystko robiłaś po to, żeby być Larą Gessler i istnieć w mediach. Powiedziałbym wręcz odwrotnie. Że po prostu to było, to było bardziej tak, chodzenie że... po węglach. <laughs> chodzenie, chodzenie po węglach, a i tak meta była po prostu. To było Twoje powołanie i, i skazanie w jakiś sposób ciebie na to, że nadajesz się do tego. Wydaje mi się, że jesteś osobą bardzo interesującą i. Kiedy ja zaproponowałem to, żeby był ten podcast jeszcze raz, mhm. to tylko i wyłącznie ze względu na to, że zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę mało osób cię zna. I dlatego też zadałem pytanie, czy dużo twoich przyjaciół ciebie tak naprawdę zna. I jak dużo tych ludzi jest. I czy dopuszczasz do siebie ludzi, bo wydaje mi się, że dużo sama masz dla siebie. Wiesz mhm. to tak, bo ja mam trochę tak, że ja nie lubię obciążać innych sobą, ale potem się okazuje, że bardzo dużo osób z mojego środowiska, czy bardzo dużo, Zwróć. Więcej niż sądzę. Mhm. Osób z mojego otoczenia jest lepszymi obserwatorami niż mi się wydaje. I potrafią czytać moje emocje dużo lepiej niż mi się wydaje, i ja właśnie nie chcę kogoś obciążać sobą i więc ja chętnie rozwiązuję problemy innych ludzi, a ze swoimi zostaję sobie sama. Mhm. <laughs> Ale pod tym kątem terapia jest fantastyczna i polecam każdemu. Bo ja chodzę na terapię i uważam, że jest to genialna sprawa, naprawdę. A tak, no to, to dobrze mi jest. Dobrze mi jest w roli takiej osoby, która jest trochę takim tłem, czy takim ogródkiem, jakimś takim podkładem mhm. pod to, żeby inni żyli dobrze. No. Czyli szef bez butów chodzi. Jakby nie było potrafisz rozwiązywać problemy innych, ale o swoich niezbyt chętnych. No, wiesz co? Tak, w sensie ja jak wiem i mam zaadresowany problem, to jestem, to jestem za, zadaniowa i zadaniowo mhm. do tego podchodzę. Mm, ale zawsze mnie dziwi to, że ktoś się skupia na, na moim problemie jakimś, no. Długo chodzisz na terapię? Wiesz co, mm, bo ja wiem, z... miałam przerwę, bo byłam u jednej terapeutki, która nie była aż tak udana mhm. w zeszłym roku, a teraz w pół roku. Okej. Okay. I łatwo tak? było ci się otworzyć? No bo to duża zamiana roli, tego, co robisz w życiu, a tego, kim się stajesz, jak idziesz na terapię. Wiesz co? Ym... Trafiłam na super osobę, którą najpierw trochę poznałam, a potem dopiero została moją terapeutką. Bo gadałam sobie z tą osobą najpierw tak, o, a potem. Mhm. O! Okazało się, że, że jest terapeutką, i, i że w sumie to może mnie przyjąć, więc no ja jest super. Ekstra, idziemy w to świetnie. Jest to jeszcze o tyle fajna formuła, że nie idę do gabinetu, tylko po prostu gadamy przez telefon. W życiu się nie widziałem. Mhm. E I to jest bardzo wygodne, bo mam wrażenie, że mamy problem z terapią, bo traktujemy to jak wyjście do dentysty, jak jakiś taki e obowiązek, ciężar, powinność w stosunku mhm. do kogoś innego, a nie do siebie, co jest już w ogóle absurdem. Bo to jest przysługa. To trzeba traktować jako przysługę. Ja staram się pamiętać o tym i też to parę razy mówiłam, żeby być dla siebie najlepszym swoim przyjacielem. I to jest świetna rzecz. I tak jak wypychasz swojego mhm. przyjaciela na terapię, tak sam siebie też możesz spokojnie wypchnąć. Ja nie jestem fanką tego, żeby grzebać dla samego grzebania i uważam, że. Jeśli komuś żyje się dobrze, to, to to nie jest tak, że każdy musi iść na terapię, mm -hmm. ale też my nie lubimy się y, konfrontować z naszymi problemami bardzo często i y, dajemy się ponieść uczuciu, że wszystko z nami ok. To, co ci uwierało, że poszłaś na terapię, bo powiedziałaś, że, że jeżeli się żyje dobrze, no to nie trzeba na nią iść. Więc to by nie żyło się dobrze z tymi rzeczami. Wiesz co? Ja przez to, że była nena na świecie jakoś. No, wtedy niecały rok, to zupełnie nie przeżyłam żałoby po moim, po moim tacie. Mhm. I to była pierwsza rzecz, która mnie wypchnęła na terapię, bo doszłam do wniosku, że muszę to zrobić. To była najbliższa osoba w moim życiu. I. I czułam, że tego nie wypłakałam, nie wyprzeżyłam. Nadal jest, wiesz, w moich ulubionych, w telefonie, no, i, mmm, no. Nadal jeszcze to jest gdzieś tam. Nie? Że, to jest trochę tak, jak z tą królową brytyjską. No, żyłeś kiedyś bez królowej brytyjskiej? Nigdy no, nie. nie żyliśmy bez królowej brytyjskiej. Jak ja mam żyć bez tat? No, więc poza tym, właśnie, to było to moje sumienie drugie. Więc nagle, że nie ma takiej osoby, a z drugiej strony, że ja tego yy, yy, nie zmetabolizowałam. To chyba o to chodziło w tej terapii, żebym miała szansę to zmetabolizować. Jeszcze nie doszłam do tego punktu mhm. w ogóle, nawet tego nie tknęliśmy yy, w tej terapii, ale, yy, ale wiesz, trust the process. <laughs> Więc pod tym kątem jest spoko, że wiem, że że to są gdzieś warstwy jakieś, które nie <grymy> i też, że do tego dojdziemy, kiedy pewnie sama będę do tego gotowa. Długa robota. Długa robota, tak, ale w ogóle nie śpieszy mi się, bo przy okazji, wiesz, załatwiasz dużo bieżących rzeczy, jakichś takich, yy, jakichś takich yy, y, zrogowaceń bieżących, rozumiemy <grymy> to, więc, więc to się w ogóle przydaje. Uważam, że to jest naprawdę bardzo higieniczna sprawa pomimo dużej łagodności do samej siebie masz o coś pretensje? Do samej siebie? Och nie, wiesz co, w ogóle ja bym serdecznie radziła wszystkim, żeby się pozbyli pretensji do siebie. To niczemu nie służy, to jest tylko frustracja. Mhm. Moim zdaniem wszystko, co, co ci się nie podoba, po prostu rozpracowuj na bieżąco. I, i pracuj nad sobą, i yy, też komunikuj to, że próbujesz nad czymś pracować, bo wbrew pozorom łatwiej jest, kiedy, łatwiej jest Twojemu środowisku, kiedy widzą, że ty się o coś starasz. Więc możesz też powiedzieć czasami otwartym tekstem, że coś spieprzyłeś i że się starasz być w czymś lepszym. Mhm. I to wychodzi dużo lepiej niż to, że udajesz, że tego problemu nie ma albo coś takiego. Więc hmm, pretensja do siebie wynika z tego, że hmm, zaakcept niby zaakceptowaliśmy fakt, że o że taki jestem, taka jestem. No i trudno, i mogę mieć tylko do siebie pretensje i jestem zamknięty na, na dialog jakikolwiek. Sorry, no to jest lenistwo zwykłe. Mi się pięknie podoba, jak ty przechodzisz zawsze do e, osoby trzeciej. No, bo co ja będę tutaj o sobie gadać? Masz wspomnienia, o których chciałabyś zapomnieć? Nie musisz mówić, czy jakie, ale czy są takie rzeczy, których nie chciałabyś I... pamiętać. Wiesz co, to co pamiętam, to, to pamiętam po coś na pewno. Więc chciałabym to pamiętać po to, żeby pewnych błędów nie popełniać znowu. Mhm. A boję się, że gdybym zapomniała, to bym mogła być w podobnej sytuacji. Więc pod tym kątem lepiej, żebym niczego nie zapominała. Mm. A pod innym? A pod innym... A pod innym jasne, no wiesz. Pamiętać tylko dobre rzeczy też byłoby fajnie, ale, ale mdło trochę, nie? Mhm, trochę tak. No. Ale nie tak wygląda y, życie. Będzie zastanawiało, na ile też lubisz poszukiwać w sobie. Bo nawet ta forma odbijania pytań i lubienia tego, że lubisz wywiady, bo rozmawiamy, nomenomen, nomen, odbijasz po sobie trzeciej, ale to jest na takiej zasadzie, że jak chcemy powiedzieć o czymś trudnym, no to my mieliśmy, nie? Mhm, że, jakby, że Zawsze po prostu szukamy sobie partnera chociażby. wiemy, jak się da. Właśnie, więc zastanawiało mnie, na ile ty lubisz poszukiwać w sobie. Masz bardzo barwne życie. Myślę, że od tak barwne jak ludzie nie zdają sobie sprawy i nie mają w ogóle pojęcia, jak barwne. I da się w nim jednak dużo znaleźć, bo ta mądrość, mm. to, to jest mądrość wynikająca raczej z doświadczeń. No tak, tak, tak. Bo miałam okazję poznać też bardzo wielu ludzi, więc... I moje życie było bardzo eklektyczne. Bo barwne, żeby nie pomylić z kolorowym, słuchajcie. No nie, 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 nie. nie. Wielobarwne, tak. Poczekaj, jakie było pytanie? Czy lubisz poszukiwać w sobie? Lubię. Lubię. lubię bo nawet lubię. mnie zastanawiało to, jak powiedziałeś, że te rzeczy, do których chciałabyś jeszcze zrobić, no to wracamy znowu do punktu wyjścia i zastanawiam mnie właśnie, czy to nie jest tak, że cały czas w tej młodszej wersji siebie szukasz dzisiaj siebie też. Nie, tak to nie. Bo ja w ogóle nie lubię żyć przeszłością i to w ogóle nie jestem ja. Jest bardziej kwestia tego, że no mam dużą wdzięczność do moich rodziców za to, że nigdy mnie nie ciśnieniowali co do tego, że muszę wytrwać jakoś w moich zainteresowaniach nowych. No, jak z sam i z wszystkim, że wszystko tak, mogę rzucić. Dokładnie, dokładnie. Wszystko mogłam rzucić, kiedy chciałam, mogłam sobie popróbować. I przez to, że popróbowałam tak wielu rzeczy, to też mam sample sale do tego, co, co ewentualnie mogłabym chcieć robić w przyszłości. Mhm. Więc pod tym kątem nie do końca uważam, że to jest powrót do przeszłości, tylko to jest po prostu to, że sobie zrobiłam jakiś próbnik pewnych rzeczy, też nie wszystkich, mhm. które chciałabym czy mogłabym równolegle robić. Ale zrobiłam sobie ten jakiś próbnik i na bazie tego próbnika sobie znajduję jakieś rzeczy, które ewentualnie mogłabym robić. W efekcie pewnie nie będę ich robić, ale mam na to przestrzeń i taką mentalną. Wiem, że gdyby moje życie wywróciło się do góry nogami e, i, nie wiem, wylądowałabym w innym kraju czy obojętnie, co by się nie wydarzyło, to nie jestem przywiązana do mojego e, jakiegoś e, statusu życiowego tutaj. No, jestem przy, przywiązana do mojej rodziny, oczywiście. Natomiast wiem, że e, gdybym, nie wiem, nie mogła prowadzić knajp, nie mogła gotować, e, nie mogła prowadzić social mediów. To znalazłabym sobie coś innego, co też sprawiałoby mi radość, i to mi daje dość spore poczucie takiego, takiego bezpieczeństwa. No i staram się do tych statusów nie przywiązywać jednak. To jest pewnego rodzaju komfort, posiadania szczęścia, że jesteś w stanie sobie wygenerować to szczęście, przez to, że masz dużo rzeczy, w których jesteś w stanie się spełniać. To jest też bardzo, bardzo piękna rzecz. Mówisz, że od 20 do 29 roku życia trochę poszalałaś. Jak szalała La Lara Gessler? To myślę, że będzie ciekawy wątek tej rozmowy. Opowiada o tych warszawskich narkotykach. No właśnie A to... wiesz co, ja narkotykowa nigdy nie byłam. W życiu nie wciągałam koksu nigdy. Co jest chyba niebywałą sytuacją w naszym otoczeniu naprawdę. Ehm, bo nie znam za dużo takich ludzi, przyznam szczerze. Ja nigdy nie, nie byłam narkotykowa, bałam się narkotyków, yy, miałam fobie narkotykowe takie mhm. hardkorowe, po tych wszystkich, my dzieci z dworca, zo i tak dalej. Ja to bardzo, bardzo to empatycznie odbierałam i tak jakby mi się to wszystko miało na skórze dziać. I do tej pory, yy, to jest naprawdę porąbane, do tej pory mam tak, że jak yy, daję lekarstwa na nie, bo jest chora, mhm. to... I wiadomo, dziecku małemu ym, syrop się daje w strzykawce, to po prostu nie mogę kłaść strzykawki koło łyżki, rozumiesz? Bo mam takie. Jest mimo to, że łyżka jest plastikowa i strzykawka jest plastikowa i w ogóle nie o to chodzi. To ja nadal mam takie. Nie, 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 nie. Więc. Ym, więc tak, trochę tu mam zritumowanie mm -hmm. pod tym kątem. I więc ja narkotykowa nie byłam nigdy, ym, ale lubiłam. Co? Kocham muzykę. Boże, ty, też ja często mówiłam, że gdybym nie gdyby gotowała, to bym, to bym tańczyła, bo kocham tańczyć i po prostu muzyka mnie porywa jak, jak mało co. I gdybym mhm. miała więcej czasu, to bym sobie chętnie potańczyła. Um, więc, więc mnie to muzyczne, muzycz, muzyczne życie nocne bardzo, mhm. bardzo brało i właśnie tak, dużo osób nie mogło uwierzyć, że, że bez wspomagania tak daje radę. Yy, ale tak, to myślę, że to jakiś trans totalny, mimo że muzyka niekoniecznie transowa. Yy, więc to były takie no, takie klasyczne szaleństwa dalekonocne yy, z dużą ilością ludzi. Yy, ja też miałam sporą zachłanność na... Yy, na, właśnie i na ludzi, i na przeżywanie, więc bardzo dużo różnych podróży stopem. Początek w Warszawie, koniec w Berlinie. Fajnie, w ogóle spoko. Chcę powiedzieć, że naprawdę um, poznałam bardzo wiele osób, mhm. z bardzo wieloma osobami wypiłam brudzia i z bardzo wieloma osobami tańczyłam. Byłam w wielu miejscach w Europie, w wielu fajnych klubach, fajnych mieszkaniach, zjadłam dużo fajnych rzeczy. I em, eksperymenty były bardziej ludzkie mhm. niż chemiczne. O, tak, mogę to powiedzieć. Piękny czas, bo wydaje mi się, że tak dużo cenzury jak na siebie nałożyłaś, to jeszcze przez tą, przez tą, przez tą rozmowę nie, nie było. Ale to zdarzało się w kontekście, nie wiem, od środy do niedzieli, czy to było raczej tak grzecznie i tak weekendowo? Zresztą weekendowo to nie było. Ja nigdy do weekendów nie byłam szczególnie przywiązana i jak studiowałam szczególnie, to byłam taka, taka bardziej pilna. Więc nie, no sobie bez narkotyków też tak długo się nie da. Nie, ja nie wiem, ja nie korzystam ani z imprez ani z narkotyku. No właśnie. Więc, więc nie, ale... Mm, ale powiem ci, że, y, że po prostu było tak, że faktycznie mieliśmy taki, taką swoją ekipę, też zależy, o którym czasie mówimy, bo też... No, to no dość, właśnie, bo to jest taka duża rozpiętość. Dość szeroko... Do, znaczy, no, tak, wiesz, jak, jak były studia, to było dość grzecznie, bo ja byłam pilną studentką. Mhm. Mm um, ale potem jak się zaczęła taka, no mieliśmy taką, taką, swoją ekipę, w której dość długo funkcjonowałam, to była, to była chwila mhm. i to w sumie mogę powiedzieć klub chwila jako, tak jako klub chwila, który kiedyś był, ty, Tytusa, Hudysa. I no i to była nieprawdopodobnie zżyta ekipa. My byliśmy... Ja tam się pojawiłam pierwszy raz na randce z moim byłym chłopakiem mhm. w drugim tygodniu działania tego miejsca, czy w drugim dniu, na jakoś mega na początku. I potem tak się zdarzyło, że zawiązaliśmy taką grupę, stąd znam też Karola Paciorga, właśnie, mhm. że wszyscy się przeprowadzili tak, żeby mieszkać 10 minut piechotą od chwili. Chwila była, no jak Central Park, no, było po prostu tak, że każdy po pracy, po szkole lądował w chwili. Codziennie. Mhm. Więc to był taki czas, um, taki trochę rodziny z wyboru um, takich właśnie bardzo dobrych, pozytywnych imprez. Też dobrego, takiego fermentu jakiegoś um, intelektualnego, bo, bo dużo było rozmów, fajnych spotkań z, z bardzo mądrymi ludźmi. To oczywiście tam też Zygmunt Hodus nad tym trzymał jakąś tam swoją pieczę, który. Mhm który jest wspaniałym gościem, mimo że wiele osób może tego tak nie postrzegać, czytając go czy słuchając z nim rozmów. Natomiast ja wspaniale wspominam rozmowy z nim, takie wielogodzinne, nocne, mm -hmm. bo, bo naprawdę dało się z nim fantastycznie porozmawiać. I to, to też myślę, że mnie jakoś tam bardzo zbudowało i to była taka, taka właśnie prawdziwa ekipa, ale też... Bez interesu. Ja szukałam tych bezinteresownych mhm. znajomości, takich niepodczepionych pod media, niepodczepionych pod moją mamę, niepodczepionych pod jakiś taki blichtr. Tam po prostu wszyscy byliśmy ludźmi, którzy musieli zapłacić rachunek na barze na koniec miesiąca i każdy ledwo tam dawał radę, i to było super, no, to było mhm. takie bardzo prawdziwe, i ja tam znalazłam bardzo dużo dobra w tym miejscu wtedy. Któryś raz w tej rozmowie wspominasz o rozmowach, takich mm -hmm. ważnych dla ciebie w twoim życiu, bo teraz pan Hołdys, to są tacy ludzie albo takie rozmowy, które wspominasz latami właśnie? Tak, absolutnie. Ja rozmowy dość mocno zapamiętuję. W sensie, mm, są rozmowy, które... Yy... Myślę, że no, rozmowy dużo bardziej zmieniają niż zmiana mieszkania na, pewno. na przykład, więc... Yy... A są takie, które się wybijają z twoich wspomnień? Tak, ale wiesz, to, to wydaje mi się, że każdy tak ma, że ma jakieś takie. Ymm... No, są ci znaczący inni. Mhm. Yy, i, I tak jak yy, możesz się dowiedzieć wiele o sobie, czytając po latach tę samą książkę, to, to wydaje mi się, że rozmowy też nas tak podsumowują i potrafią yy, nas wiele o sobie nauczyć. I ja też. Yy, no, Mam sporo takich rozmów, które, które pamiętam i które były dla mnie znaczące, mimo że czasami mogę nawet nie do końca pamiętać, o czym były, ale pamiętam, że trochę zmieniły mój wektor. Mhm. A są to osoby, rozmowy z osobami, które mogę znać, czy to raczej właśnie takie. Wiesz co? No, no, no różnie. No, tutaj widzisz. Hoodys oh, jest zawsze jakimś, e, jakimś odnośnikiem, mimo to, że tutaj nie chcę go jakoś tam e, wybijać czy coś. E, Masz, nie wiem, musiałabym się skupić. No, dalej, no spokojnie, to tak po prostu zadałem to pytanie. Nie, teraz już sobie zrobiłam sitko i czasami nie myślisz o tym. Kto, kto, kogo może znać, już tak jakby ty 15 no lat no. temu, zaczęłam wiesz, się gubić we własnej przestrzeni w głowie, trochę. 15 lat to miałeś 18 lat. To... No, oczywiście, tego się trzymajmy. No, cały czas niewątpliwie tak jest. Kiedy Tadeusz miał dziewczynę, to chciałaś być jej kopią. Skoro on tak wybrał, to znaczy, że jest świetna, tego byłaś pewna. Dzisiaj dużo dziewczyn tak naprawdę chce być tobą. Myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę. I mnie zastanawia, co najbardziej seksownego jest w Larze Gessler dla niej samej. Hmm. Seksownego... Wiesz co, y mam nadzieję, że głowa trochę. Fajnie by było. E bo... Y bo... Y staram się nie, nie rezygnować mimo wszystko z... Y z jakiejś wewnętrznej prawdy i z... Y no, moja mama mi mówiła jak byłam mała, bądź mądra i udawaj głupią. I to było coś, do czego absolutnie nie byłam w stanie się zastosować. I z tego jestem zadowolona, i, bo uważam, że i w przypadku mężczyzn i kobiet, e, głowa, umysł, intelekt jest super seksowny. Jest pewnie najseksowniejszą rzeczą. E, ale ja też bardzo lubię łą fakt, że mam w sobie bardzo duży pierwiastek męski i bardzo duży pierwiastek kobiecy, i myślę, że ten miks może być, może być całkiem seksowny. Dla mnie mi odpowiada. Zobacz, zobacz jak ty y, kończysz tą wypowiedź z takim pytaniem. No, słuchaj, to... ja nie chcę niczego sądować, bo to jest znowu moja to, prawda na, ale na, ten, tak, no, ale ja na ten moment. Ja się, twoją... ja się pytam o twoją prawdę na ten moment. Tylko... No tak, no tylko... to, to to by było to. Tak, Myślę, mi się też, tak. tak mi się też wydawało. Jakie były twoje zło... związki? Były schematy, które się w nich powielały? O matko święta, to jasne, że były. Jasne, że były schematy, które się powielały. Yhmm. Wiesz co, ja miałam bardzo dużo takich, w ogóle raczej to były związki długodystansowe mhm. i ja miałam potrzebę takiej normy, nazwijmy to i no znowu budujemy się w kontrapunkcie naszych mhm. rodziców, czyli potrzebne są normalne, tak, długie, normalne związki najlepiej, żeby od dnia pierwszego już były nudne, mhm. więc więc faktycznie miałam gdzieś tam. Mm, zawsze to były osoby takie. Mm, z jakimś takim zacięciem artystycznym. E, i, I moja mama chyba była słaba w akceptowaniu tych moich związków, tak sobie myślę. Mój tata akceptował mhm. wszystkie. Bo akceptował moje wybory jako najlepsze. E, ale wszystkie te moje związki były takie trochę pomimo wszystko. W sensie ja taka byłam bardzo broniąca swoich Aha. uczuć i emocji i wspólnym mianownikiem na pewno jest to, że ja nie wypuszczam sekretów mojego związku poza mój związek i ja walczę o wszystkie rzeczy i o tutaj... Wydawało mi się, że wyciszyłam, a zamiast wyciszyć to włączyło. Więc to, przepraszam bardzo, Spokojnie. skoryguję ci to. Ehm, więc wydaje mi się, że Thank you. Więc wydaje mi się, że wspólnym mianownikiem jest, jest to, że czułam, że ja zawsze muszę tych związków jakoś tak bronić i że szukałam tej intymności takiej mm -hmm. związkowej. I zawsze pozwalałam na bardzo dużo. Um, zawsze pozwalałam na bardzo dużo poszukiwania siebie w ramach tego związku. Ja nie jestem takim typem kobiety, która uważa, że. Facet to musi mieć zawód stabilny, najlepiej to jeszcze polisę ubezpieczeniową, samochód, odłożone pieniądze na wakacje i, i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby No, tak, pod tym kątem myślę, że dość wolnościowo zawsze mhm. do tego podchodziłam i. I zawsze zostawiałam, zostawiałam dużo miejsca na poszukiwanie siebie w tych związkach. A co to znaczy poszukiwanie siebie w związkach? Bo to bardzo brzmi szeroko. Okej. Okay. Wiesz co, wydaje mi się, że tworzę taki, taką atmosferę w ramach związku. Że, że ci faceci się nie czują zagrożeni. O, Tak było, że się nie czuje zagrożeni. To znaczy, że mogli sobie. Eksperymentować z tym, co chcą robić, mhm. bo ja nie byłam właśnie typem osoby, która chciała mieć faceta na etacie, który co miesiąc przynosi x kasy do domu. Mhm. Nie? Więc pod tym kątem, przez to, że ja też jestem eksperymentatorką, to, to chyba takim wspólnym mianownikiem tych związków było to, że, że było tam właśnie dużo takiego eksperymentowania z rzeczami, które, które nam się podobały, które chcieliśmy robić, żeby znaleźć to, co w ogóle chcesz w życiu robić. I, i zawsze wybierałam takich facetów, którzy, którzy trochę musieli siebie poszukać mm -hmm. i robiłam im na to miejsce. A oni robili miejsce dla ciebie, żebyś ty mogła odnaleźć tak. siebie? Co, ja chyba zawsze byłam bardziej zorientowana <laughs> i może bardziej pragmatyczna. I miałam też takie poczucie i to, to poczucie miałam od zawsze, że że ja zawsze potrzebowałam być niezależna, więc ja zawsze potrzebowałam mieć swoją kasę, mhm. żeby tam oni sobie mogą szukać. Ja mam swoje i ja, wiesz, wiem co, e, wiem co lubię i wiem, że jestem w razie czego kryta, więc, e, więc nie, nie lubiłam nigdy się opierać mhm. na mężczyźnie jako na gwarancie stabilności w życiu. Mówiłaś pod kątem o... ekonomicznym, okay. Mówiłaś o sobie, że zawsze miałaś gigantyczną opiekuńczość, a w związku z tym, że byłaś najmłodszym dzieckiem, nie za bardzo miałaś kim się opiekować, przelewałaś to na partnerów? O, na pewno, na pewno. Dlatego bardzo dobrze, że... Dlatego bardzo dobrze, że mam dzieci, bo myślę, że to generalnie takie nastawienie, które jest niby dobre, to może być bardzo kastrujące, bo jednak każdemu się trzeba dać wykazać, a ja myślę, że mogłam być taka wyręczająca bardzo. W sensie, że ja tutaj się o wszystkim Trochę mhm. lubiłam być fac facetem w związku, po prostu, wydaje mi się, że... A może nie facetem, tylko lubiłaś mieć kontrolę? No tak, ja mówię, nie. znaczy nie, kontrolę kontrole też nie, ja nie jestem control zupełnie, ale ja trochę mam tak, że wiem, jakbym chciała, żeby dom wyglądał, życie mhm. wyglądało, więc ja dbam o to, żeby te suwaczki wszystkie były na maksa, jak ty będziesz chciał podbać, to też sobie zadbasz, a ja na wszelki wypadek to podbam tutaj okay. <grym> też. Więc... Faktycznie nie brzmi to jak kontrola. Ja ogarnę, najbrzeń dołączysz. <laughs> nie, bo to nie jest po to, żeby kontrolować kogokolwiek. Tylko to jest bardziej po to, żeby um, każdy mógł się. Do... Ja, ja nie chcę wymagać od nikogo. Mm -hmm. ja nie, tak jakby... Ale od ciebie wymagasz. Tak. <laughs> od ciebie tak. Od ale nikogo od siebie, ale mogę. od siebie tak. Od siebie mogę. No bo um, ja mam takie poczucie, że każdy. Ja nie mogę chcieć za kogoś. Mm -hmm. Jeśli ktoś chce. Um, jeśli ktoś chce y, jakoś nie wiem sprawić komuś przyjemność, czy właśnie nie wiem za, zadbać o coś, no to no to, to zrobi. A mhm. y, 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 mi trochę nie pasuje takie wywieranie wpływu, to się takie kwokowanie, y, że słuchaj, teraz no to nie wiem właśnie nie wiem jest wspólne konto, Ty mhm. przelewasz dychę, ja przelewam dychę i to jest super. Ja uważam, kto ma ten płacie i się ma cześć. Tak jakby nie, nigdy to nie były dla mnie takie rzeczy istotne i ja wiem, że myślę, że ja to po prostu niestety mam to przez mojego tatę, że, że on był też taki turbo opiekuńczy mhm. i zawsze to miał. I. I mi pasowało po prostu, jak on funkcjonuje, więc dla mnie to nie jest tutaj, nie patrzę na to z perspektywy jakichś tam dysproporcji, tylko ja się zachowuję w naturalny sposób dla mnie, bo kupiłem trochę zachowanie mojego taty. No. Mm -hmm. Kiedy brałaś pierwszy ślub, miałaś 28 lat, to dobrze raczej no, Mniej więcej. Rozwód był po dwóch latach. Dobrze to zniosłaś? Bo ja wiem, że ty nie lubisz tej nomenklatury sportowej, ale mogłaś to wytraktować w kategorii porażki. Eee, nie wiesz, co to była lekcja bardzo ważna. To była lekcja, i nie myślę o tym jako o porażce. Nie myślę też o tym jako o pomyłce, mm -hmm. bo Paweł mój byłąż jest super człowiekiem, super gościem. Nadal tak uważam i bardzo go szanuję. Nigdy sobie nie zasłużył na pewno na nic złego i myślę, że jeszcze będzie miał super życie. Natomiast no trochę się po prostu, myślę, przeliczyliśmy, ja też mhm. myślę, że bardzo idealistycznie podeszłam do tego związku i, yy, i no. A to prawda, że twoja mama jego nie, nie lubiła? Wiesz co, moja mama, yy, czy ona go nie lubiła? Moja mama ma w ogóle problem z naszymi partnerami i mojego brata. I to jest chyba naturalna sytuacja dla wielu matek, bo po prostu im się wydaje, że ten książę na białym koniu to jest jeszcze za rogiem. Mhm. I ja dlatego może właśnie miałam taką potrzebę zawsze chronienia tych moich partnerów w związku, że nigdy mamie się nie zwierzałam, bo myślałam, że ona tą złą jedną rzecz zapamięta mhm. i wyciągnie, będzie pamiętała. I właśnie ja strasznie nie lubię, jak ktoś jest pamiętliwy za mnie, bo to jest tak jakby moja jakaś najbliższa osoba, którą ja sobie wybieram. Na, na życie w danym momencie, więc, więc to, żeby moja mama była przeciwko komuś, kto jest moją najważniejszą osobą w życiu, to tak jakby mi się to nie kalkulowało jako mm -hmm. fajne. Um, więc co do tego czy nie lubiła? Myślę, że myślę, że go nie szanowała do końca. Raczej w tę strony niż że myślę, że go uznawała za słabego. Był bardzo podobny z charakteru do mojego taty, mhm. czyli był miękki, spolegliwy, dobry. No, czyli nie ma nic do szanowania, wiesz o co? Chodzi. Więc z pozycji niestety, siły na pewno nie. No, a co do tego, to, to wydaje mi się, że niestety. To, tak jakby dobro Pawła się trochę obróciło przeciwko niemu w tej sytuacji. No. Niestety często tak mają ci właśnie dobrzy ludzie. Widzisz, za to teraz chociaż ktoś do mnie dzwoni. A przechodząc już do obecnego męża, to macie jakieś swoje rytuały w związku? W sposób na celebrowanie tego czasu, którego pewnie jest też mało dla siebie? Wiesz co? No, o to mocno dbamy i w ogóle uważam, że to jest takie BHP ymm, związków, które mają dzieci. Mhm. że y, tego czasu jest mało i przy drugim dziecku jest go naprawdę bardzo mało. Więc myślę, że fakt, że my sobie wychodzimy na randki jest takim rytuałem y, 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 podstawowym, żeby jednak sobie wykreślić, że nam raz na te dwa tygodnie czy coś tam masz ten wieczór, że wychodzisz i i jesteście dla siebie mężem i żoną mhm. bardziej niż, czy po prostu partnerami bardziej niż rodzicami i wspólnymi ogarniaczami przestrzeni domowej i dzieci. To ten czas, taki, właśnie romantyczny, jest turboważny. I myślę, że o to dbamy całkiem nieźle, i to mhm. się nadal. Nadal się sprawdza, no rytuałem na pewno jest to, że sobie po położeniu dzieci spać siedzimy i oglądamy YouTube, mimo że to mało romantycznie może brzmieć, ale jest super. Życie nie polega na tym, żeby było romantyczne. No właśnie, więc, <laughs> więc to jest ten taki czas, który mamy dla siebie, to jest po tym, jak, jak położymy dzieci spać, czyli w przypadku Neny no to jest jakaś tam 8-39, zależy jak wyjdzie, mhm. jaki, jaki będzie miała. Drive, bo, bo ma drive niezły, jest po prostu iskrą totalną. Mm. No i co? A co, co oglądacie na tym YouTubie? To teraz jest ciekawy wątek. A co jest bardzo ciekawy wątek? Wiesz co? No my oglądamy lekko mm -hmm. Oglądamy lekko dość regularnie. Ja ich oglądam no, całą, całą pierwszą część oglądałam. Chłopcy są śmieszni. Mm. I to jest trochę tak, że ja przez to, że... Yy... Newsy mnie nie przejmują za bardzo, w sensie takim, że się nie daje, yy, nie daje się ekscytacji newsów o, mhm. w ten sposób. Yy, to oni są zawsze jakimś takim społecznym pap papierkiem lakmusowym, a jeszcze do tego yy, nie dość, że ci streszczą, prasówkę zrobią zwykle z opóźnieniem, bo leniwi są raz w tygodniu, nagrywają, ale zawsze nie będę im wjeżdżać. Mhm. E, to yy, oczywiście żartuję, bo są bardzo pracowici wiadomo. Ale ym, no to do, do, dobrze mi, mi tam wszystko streszczają. Mm -hmm. no, uwaga, naukowy bełkot, mm -hmm. oczywiście, Dawida myśliw, myśliwca. E, architecture is a good idea. Ja kocham architekturę i mm -hmm. to też jest jedna z rzeczy, która mnie nieprawdopodobnie jara i na którą na pewno nie znajdę czasu w swoim życiu. E, ale tak, mogłabym jeszcze parę studiów podyplomowych skończyć i architektura mm -hmm. mogłaby być e, jednym z nich. Irytujący historyk jest taki człowiek. A tego, tego nie znam. E, Historia bez cenzury znam i jeszcze. Historia tam... bez cenzury jest też okej, okay, wiadomo, e, ale irytujący historyk to jest taki bardzo fajny gościu, m, który trochę mówi jak taki cyniczny pan od historii, ale mhm. fajnie odrabia swoje lekcje i. Mm, no jest, tak, jest, jest, jest fajny, więc to też. Ale oprócz tego jesteśmy też fanami e, kompilacji, więc. Wszystkie Fail Army i tak dalej też wchodzą. Czyli tam naprawdę musi być trochę sensu, jeżeli chodzi o to. Też jeżeli chodzi o architekturę, ja lubię oglądać mm, sposób na dom. To jest polski odpowiednik, ktoś na taki kanał, gdzie pokazuję, jak Polacy kreatywnie wymyślają domy, za relatywnie nisk, niskobudżetowo. Ale to jest na YouTube? Tak, tak, tak. Właśnie. to tam. Mm, Dość regularnie oglądam. Bardzo fajne są te domy są, bo, bo ludzie pokazują po prostu to, jak wybudowali. Mhm. I też jest na przykład pokazane, ile ten dom kosztował wtedy, kiedy oni tego budowali, a kiedy, ile kosztowałby na przykład dzisiaj, wykorzystując te same materiały. Świetna, mhm. świetna rzecz i. W dzisiejszych realiach to bardzo mocne porównanie. Tak, tak. To, to mogę ci powiedzieć, że brutalny, brutalnie, brutalnie to wygląda. O ich strasznie, strasznie brutalnie to wygląda i myślę, że ci ludzie mogą być bardzo i to bardzo szczęśliwi. Że tym. już ten dom mają. Nie, tak, tak. My myśleliśmy teraz też o budowaniu domu i doszliśmy do wniosku, że, że chyba nas po prostu nie stać. <laughs> jeszcze i trzeba się chwilę z tym wstrzymać, więc... E... Poczekasz, aż będzie drożej. Teraz jest za taniej, po prostu. Poczekam, Powiedz, aż będzie chodzi. jeszcze drożej, tak. Nie, Powiedz, to Jak to mówi moja przyjaciółka, trzeba się dostarać o więcej, więc może po prostu poczekam, aż będzie nam się jeszcze lepiej wiodło Dokładnie. Co lubisz robić poza oczywistymi rzeczami? Tańczyć, tak jak mówiłam, mhm. bardzo lubię tańczyć. Lubię śpiewać, chociaż nie umiem, mm, ale absolutnie dołączam się do wszystkich śpiewających sytuacji. Em... Lubię sport i trochę bym do niego wróciła, powiem ci. O, ostatnio o tym mhm. myślę, że, że ta wspinaczka mnie tam jeszcze kusi, mimo że ja naprawdę lepiej wyglądam, jak nie ćwiczę, ale. Mm... Ale powspinałabym się, bo to naprawdę robi wspaniale na głowę. Chciałabym też znaleźć trochę czasu, żeby porobić coś artystycznego i sobie mogłabym sobie coś pomalować, mogłabym sobie coś, coś takiego manualnego porobić. Mm -hmm. Bardzo bym chciała pójść na kurs kaligrafii, bardzo. Jara mnie to strasznie, kocham typografię, kocham... tak. Kocham litery. To jest ekstra. Lubię słowa, lubię litery. Fajnie. Więc, więc bym sobie coś porysowała jakieś, jakieś litery. Um, Dużo rzeczy um, lubisz. Zacznę lubię spacerować. Rozruszaliśmy się, zaczęłaś mówić o sobie. <laughs> Wiesz co, to są proste pytania, więc tak jakby jestem w stanie się skoncentrować i bez zawalowania odpowiadać. Mm -hmm. Spacerować. Spacerować bardzo. Mm -hmm. um, tak, lubię. Lubię galerie, też na to nie mam czasu. Sztuki niehandlowe, mhm. Uściślijmy. Mm. Tak, to takie rzeczy lubię. Ale ja w ogóle dużo rzeczy lubię. Dlatego wiem, że mogłabym robić dużo rzeczy w życiu. A czego prostu... nie lubisz, może? Są rzeczy, których jednoznacznie nie lubisz? Nie lubię robić zakupów. Przygnębiają mnie strasznie. Opowiedz mi o przygnębianiu przez zakupy. Wydawanie kasy jest przygnębiające bardzo, w sensie na rzeczy aż tak bardzo doczesne, żeby nie było, nie mam żadnego problemu z wydawaniem pieniędzy na jedzenie czy na hotele, każde pieniądze jestem w stanie wydać, to zupełnie nie, ale ciuchy mnie przygnębiają, ciuchy mnie przygnębiają, chyba, że, chyba, że drugi obiekt to mnie nie przygnębia, to wtedy jest lepiej dużo. Ale ta kompulsywność związana z kupowaniem i co nagle jak z tym lądujesz albo coś takiego jak coś zamówisz i potem zapomnisz o tym, że w ogóle to zamawiałeś i tyle to przychodzi, już Boże kochany, przecież ja totalnie mógłbym bez tego żyć, nawet zapomniałam, że w ogóle to chciałem. No to to jest mega załamujące i przygnębiające, straszne. Tak, już jesteśmy przy załamujących i przygnębiających tematach. To powiedziałaś o was jako parze, że jesteście bardzo emocjonalnymi ludźmi, łatwo się wzruszacie, łatwo patrzecie. Nene też chcecie tak wychować, żeby była wrażliwa, ciepła i miała dużo miłości w sobie i nie chcecie, żeby się wstydziła. Emocje mhm. ogólnie. Ty sama kiedyś wstydziłaś się tego, że jesteś emocjonalna? Wiesz co? Myślę, że myślałam, że jestem y, słaba i przez to, że y, trochę masz tak, że zawsze ci się wydaje, że ludzie są tacy jak ty, więc że są mili. Mm -hmm. Po prostu. I mnie bardzo szybko jakoś świat wycofał z tego, że niekoniecznie są mili. Więc y, musiałam trochę chować swojej emocjonalności, y, bo po prostu dostawałam kuksańce różnego typu. Nana no, jest inna, jest, myślę, że twardsza, mimo to, że jest y, wrażliwa i bardzo kochana i w ogóle to jest y, potrafi mówić nie dużo lepiej niż ja. Y, jest. Ona ma, ma mocny charakter, mam nadzieję, że ona, ono będzie jej orężem. Mm -hmm. y, bardzo podoba mi się jej zachowanie, bo na przykład, wiesz, ja jej daję buzi w policzek, ona się na mnie patrzy, łapie się za policzek, mówi: "To moje". Ja mówię, Masz rację, to jest twoje. To jest Twoje i nie powinnam Cię z nizowego ni nagle całować, w foliczek, bo to jest Twój policzek. Więc, yy, więc fajnie. Myślę, mm -hmm. że ona też nas dużo nauczy, a yy, że będzie może trochę mniej emocjonalna niż, niż my. W się sensie życzę jej, żeby żeby miała swoją siłę i, i swoją wartość yy, przy okazji tej wrażliwości. Mm -hmm. A wzruszasz się na filmach? Ojej, to totalnie. To na czym ostatni raz pokałaś na biografii Antonego Burdę, która była tak przerażająco smutna i jego historia jest tak absolutnie tragiczna, że jeśli komuś naprawdę się wydaje nadal, że rozpoznawalność jest czymś, czego można chcieć, i jest jakąś najlepszą wersją życia, to niech sobie to zobaczy, bo to jest. Bardzo, bardzo smutna historia, żeby nie było. Można być też przygnębionym smutnym człowiekiem bez rozpoznawalności, ale, ale to mnie dotknęło tak dość mocno. I dwa dni mi się potem on śnił, i mm, jakoś tak długo to metabolizowaliśmy po tym. No, my nie mamy w domu telewizora i może lepiej, bo ja, ja jakoś niewspółmiernie przeżywam filmy. Naprawdę. Chyba tego YouTube oglądać jeszcze na laptopie? Tak. <ślesztuk> Albo na rzutniku czasem. Okay. No dobra, jak nie masz telewizora, jak oglądasz na rzutniku, to jest trochę gra na koda. <laughs> to jest tak, jakbyś miała ten telewizor Samsunga, który zmienia się z obrazem. No obraz. Tak, iśmówia, nie no wiesz, mam, mam, mam obraz w domu, nie? <laughs> Zapominając o tym, że to funkcja telewizora. Nie, u nas ten rzutnik wjeżdża i wyjeżdża z salonu sobie tak różnie, bo jednak yy... no tak. Ostatnio mamy jakiś przelot na oglądanie starych bajek Disneya, więc mm -hmm. wiesz, to jeden Dalmatyńczyków z 1961 roku. Rewelacja, mimo to, że standardy są tak inne. Jak słyszysz, jak główna bohaterka, która jest tą dobrą, mówi, no tak, każdy chciałby mieć futro. <gł> Albo coś takiego. Wow, to jest więc samywiat. to są grube rzeczy totalnie w tym momencie patrzysz na no to wiesz. No... Dwóch oprychów chce oskurować szczeniaki. No, jest grubo. W ogóle <głos》> przekracza to bardzo dużo czerwonych lampek mm -hmm. dzisiejszych czasów, ale bajki są świetne. A to od Disney Czy Tak, okay. tak, tak, Czyli tak. Gdzieś tam... Bardzo polecam. No, Zakochany kundel też. też A grubo bajki lecimy. to jest coś, na czym się wzruszasz? Potrafię. Hmm, chyba nie ma dla mnie tak, że jakoś jest mocniejsza forma przekazu. Dlaczego? Dlatego, że coś jest kart kartunowe albo nie kartunowe, Rysunkowe albo nierysunkowe. Mm -hmm. Bardziej chyba chodzi o historię. Hmm, no, natomiast no, są takie rzeczy, takie filmy, które obejrzałam tylko raz i więcej ich nie obejrzę, mimo że są doskonałe. E, bo po prostu za dużo mnie kosztowały. I, i dziękuję. To które to były filmy? No bo na pewno nich Ech, pamiętasz, jeżeli... Oczywiście. Yy, Amadeusz. Mm -hmm. yy, tajemnica Brookback Mountain, która mnie porozkładała dość mocno. Rekwiem dla snu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Mm -mm. Trochę tak jest, widzę. No, więc nie, nie, nie. To wiesz co, ja... Yy... Mm -mm. Mm. Naprawdę, ja jakoś to zbyt dożywego przeżywam. Totalnie niepotrzebnie, nieproporcjonalnie. Jestem na pewno w stanie inaczej odrobić te lekcje. Okej. Okay. Powiedziałeś, że w dorosłym życiu nauczyłaś się nie kłamać. Kiedyś mm -hmm. robiłaś tego dużo? Ojej, wiesz co? Mój dom był... Yy... Mój dom był taki, że... Yy... że nie zwracano uwagi na małe kłamstwa. Było tak, że każdy coś tam zawsze koloryzował. Mówię o takich prostych rzeczach w stylu, nie wiem spóźni się, bo były korki. Albo mhm. coś tam. Więc u mnie dużo tego było i nikt nikogo nie weryfikował. Ja chyba wyrosłam w takim przekonaniu, że to jest okej, okay, bo po prostu wszyscy tak robią. Mhm. W sensie, bo tak było w moim otoczeniu, a nie miałam jakoś za dużo ym, ym, za dużo innych ludzi dookoła, jak byłam bardzo mała. Więc ciężko mi to było zweryfikować, więc było takie Ciche przyzwolenie na kłamstwo. Mm -hmm. I zupełnie nie byłam w stanie ocenić szkodliwości tego. Szkodliwości tego odruchu. Bo nawet nie mówię o tym, że to jest coś złego, że ktoś powie, że tam korki były czy nie były. Ale chodzi mi o to, że nagle w ogóle nie kosztowne jest dla ciebie kłamstwo. I to jest już problem. Bo też wydaje mi się, że od korków się zaczyna. Tak, dokładnie, 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 dokładnie. Więc. Jak już masz ten mechanizm dobrze naoliwiony, to potem już nie zauważasz, jak przestaje cię kosztować poważne kłamstwo, a to jest zupełnie niekonieczne. Z czym najwięcej kłamałaś? Wiesz, co z wymówkami. Strasznie dużo się wymawiałam, bo się nie uczyłam, więc trzeba było bardzo dużo ściemniać w szkole. I, i też, też jednocześnie wiem, że było przyzwoiczenie moich rodziców na to, mhm. więc. I to mnie dużo kosztowało. To oszukiwanie mnie bardzo dużo kosztowało. Szyłam niewspółmiernie dużo, i po prostu potem, jak się okazało, że dużo łatwiej było się nauczyć i dużo mniej kosztowne byłoby mhm. po prostu się nauczenie, to byłam w takim szoku, jak to zobaczyłam, że wystarczy się uczyć i nie musisz kłamać i wtedy się czujesz dużo lepiej. Mhm. Nie jesteś tak zamulony tym są po prostu jakąś bajką, którą sobie wykreowałeś, że bardzo mnie to wyzwoliło w liceum, jak zaczęłam się uczyć i przestałam musieć kłamać. Dobrze, ale kłamstwo jeszcze w aspekcie szkoły, powiedzmy, jest całkiem łatwe do przyjęcia, a wśród znajomych też używałaś kłamstwa? Wiesz co? Myślę, że co do takich, właśnie, podstawowych rzeczy, tak. Może to było bardziej na zasadzie jakiejś, jakiegoś wstydu, właśnie wiesz. Z tego się głównie bierze kłamstwo, nawet w tej szkole, jeżeli nie jesteś przygotowany na no dumny. Tak, nie absolutnie. Jesteś Natomiast tego, że wstyd kłamiesz. jest domeną dzieci no. i powinien zostać w strefie dziecięcej, zawsze. Dorosły człowiek nie powinien się niczego mhm. wstydzić. Więc. Y więc u mnie to bardziej chyba była kwestia tego, że ja trochę chciałam zatuszować to, kim jestem, to skąd pochodzę, i trochę tu wjeżdżało takie yy, no, kamuflowanie mojego życia, takiego domowego. Yy, no, myślę, że, że to przede wszystkim do tego mhm. używałam kłamstwa, żeby właśnie być jak najnormalniejsza. Piękne to jest w tym. Ale przestałaś kłamać, bo zostałaś w jakiś sposób zdemaskowana? Nie, przestałam kłamać, bo zobaczyłam, jak to jest kosztowne mhm. i zobaczyłam, jak lepiej mi się żyje bez kłamstwa. Jak, w ogóle, jak, jak wspaniale wyzwalające to jest, kiedy, kiedy po prostu nie musisz się w niczym orientować. Mówisz, mhm. jak jest, i to jest wspaniałe, lepsze i żyste i możesz polegać na słowie. Tak, no. Hemingway powiedział, że jeżeli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać. I to jest dokładnie to. To jest, to jest największy, największy komfort, jaki możemy mieć. A co było największym kłamstwem na Twój temat? Hmm. Że nic nie robię. <noise> tak, ogólnie mówiąc, to chyba byłoby największe kłamstwo. Albo że, o nie, przepraszam, największym kłamstwem byłoby to, że żyję za pieniądze mojej mamy. To byłoby największe kłamstwo. Dużo osób mówi o was z mężem, że wyglądacie, jakbyście od rana pili melisę. Tym bardziej mnie zastanawia, kiedy ostatni raz wpadłaś w szał. O, ja to nie jestem z tych, co wpadają w, w szał, już prędzej w rozpacz. <grym> Ale... Yy... A nie ma czegoś takiego, co potrafi cię od razu wyprowadzić z równowagi? Ja, wiesz co, jak ktoś kogoś niesprawiedliwie potraktuje, mam bardzo głębokie poczucie yy, sprawiedliwości. Mhm. W takim sensie, że jeśli ktoś yy, kogoś źle ocenia, to ja jestem w stanie rejtanem polerze, po prostu się położyć i naobiecywać wszystko, tylko żeby ktoś zobaczył jakąś prawdę w, w tym człowieku. Pod tym kątem yy, bardzo nie lubię oceny. Tak jakby mnie to yy, szkodliwość wypowiadania yy, opinii. Yy, nieprawdziwych, niesprawdzonych jest gigantyczne, nie zdajemy sobie z tego sprawy, a żyjąc w świecie, kiedy słowo potrafi być usłyszane przez miliony, musisz sobie zdawać sprawę z tego, jak gigantyczną odpowiedzialnością jest to, że mówisz na czyjś temat nieprawdę. Mm, bo, tak. bo mnie zastanawia też, jak rozmawialiśmy za pierwszym razem, to mówiłaś, że ty raczej unikasz konfliktów. Zdecydowanie nadal. I nie odpowiadając agresją, na, też nie odpowiadasz agresją na, na agresję i często te złe emocje jednak kumulują się w ludziach. Dlatego chodzę na terapię. Okej, okay, no bo właśnie to, to mnie zastanawiało. Nie, bo ja, ja, nie, ja nie puszczam tego dalej. Tym bardziej teraz, jak nie uprawiam sportu, który też pomaga z, zmetabolizować te złe emocje. Ja jestem słaba w konfrontowaniu. Uczę się. Yy, uczę się nie zostawać yy, Uczę się nie zostawać w tym, yy, tak jakby sama, i też nie powodować nieporozumień, tym, że czasami czegoś nie skomentuję czy nie odpowiem. Więc też staram się nabierać odwagi do, yy, do konfrontacji. Mm -hmm. Okej, okay, no bo to, to jest coś takiego jednak, gdzie każdy wydaje mi się, że ma taki plecak z tyłu, w którym jest w stanie coś pomieścić, ale potem, kiedy w drugą stronę go zaczyna. To chce chcę trochę z tego wszystkiego wyrzucić, a jednak, nawet będąc najspokojniejszym człowiekiem na świecie, jednak nie jesteś w stanie tego od razu opróżniać. Mówisz o swojej mamie, że jest super babcią, i to też z tego powodu, że dla niej dziadkowie byli bardzo ważni. Za to, jako rodzica, w no, taką wiodącą postać, to Twój tata, ze względu na to, że dużo czasu z nim spędziłaś. Kto poza nim był takim drogowskazem w Twoim życiu do tego 17-18 roku życia? Był ktoś taki? Mój brat w dużej mierze popełnił bardzo dużo błędów za mnie. E, jako starszy brat, to e, jest normalne. Ma siedem lat, prostu, Tak, to jest taka różnica, że możesz... E, to jest trochę tak, jak ośmiolatki czytają Bravo Girl, chociaż nic ich jeszcze nie dotyczy w ramach tego, co się e. w tym Bravo Girl do, e, dzieje. Co e, z nim trochę też tak było, że Tadek... E, Tadek właśnie był tym moim superbohaterem, dlatego te wszystkie jego dziewczyny były takie też równie super. E, i on był śmielszy, no był chłopakiem, więc łobuzował trochę więcej. Ym, I... Mm, miał pokój w graffiti, w ogóle znaki drogowe w pokoju, dużo bardzo cool sytuacji. Więc... Ym, więc on był dla mhm. mnie takim drogowskazem i on też rozpostarł nade mną taki... Ym, taki parasol, że on chciał, żebym ja... Ym, jakoś tam stabilniej dorastała i, i w momencie, kiedy już nie mieszkaliśmy razem, yy, to pamiętam, że co wtorek mnie zabierał na jakieś, mieliśmy takie zaklepane wtorki wspólne, uh -huh. że zabierał mnie na różne kulturalne wydarzenia, wtedy do teatru, gdzieś tam do galerii, coś tam, coś tam. więc, ym, ym, więc on był zawsze, miał dużą taką potrzebę moralności i yy, ja bardzo szanowałam jego zdanie bardzo mocno. Mm -hmm. Więc on był na pewno bardzo dużym drogowskazem dla mnie, bo po prostu był jakimś wzorem. Ale to bardzo, bardzo fajna historia, tak jak sobie spojrzysz na to, żeby tak rodzaństwo mogło być dla siebie istotne i pokazywać po prostu pewnego rodzaju szlak, albo możliwości, albo zainteresowania po prostu, którymi ewentualnie chcesz kogoś zarazić. Swoją mamę nazywasz czarodziejską postacią. Chciałaś kiedykolwiek być taka jak ona? Wiesz co... Hmm. Pod pewnymi względami tak, pod pewnymi względami nie. Ehm, bo ja jestem dużo bardziej przyziemna po prostu. Nie jestem aż tak kolorowa, mm -hmm. ale to jest ehm, no to jest zarówno moją słabością, jak i moją siłą, więc, ehm, więc niech będzie, że jestem na Magda Gessler i z tym jest wspaniale. Ehm, imponuje mi w wielu rzeczach, które robi. Uważam, że. Mm, Lekkość, którą ma w wymyślaniu rzeczy, i ta jej artystyczna część, z którą teraz powiedzmy jest trochę bardziej oddalona, ale ona naprawdę wspaniale maluje, jest genialną malarką. I fajnie by było, żeby kiedyś robiła tego więcej, tego jej życzę, żeby miała na to czas. Też łatwość komunikacji z ludźmi. Naprawdę. Dobrze to kobieta ogarnęła, i to umie robić super. Mocno zmieniło się to, tobie, jej spostrzeganie, tak, bardzo. Bardzo, bardzo. Ale to jest, myślę, głównie spowodowane tym, że po prostu jestem matką. I jak jesteś tą nastolatką, to jesteś najbardziej srogi wobec rodziców, jak w ogóle się da. Mhm. Więc, yy, więc po prostu potem yy, przestajesz już tak mocno bić się o siebie, bo już wiesz, że, że jesteś dorosły i tak, jakby pula zniszczeń się dokonała, taka jaka jest. I, I wiesz, że już jesteś dorosły, musisz się ogarnąć po prostu trochę, obojętnie co się działo. No, i teraz masz wybór, albo możesz żyć z tym rodzicem, albo z nim nie żyć. Zawsze lepiej z nim żyć, więc myślę, że to się nie, nie tyczy mojej mamy, tylko generalnie wszystkich rodziców mhm. i w ogóle buntu jakiegokolwiek takiego nastoletniego, mm, jakichś starć takich rodzicielskich, że no, musisz zadecydować, jaką drogą idziesz. Ja nie jestem pamiętliwa, więc, mm, więc nie rozpamiętuję i nie lubię rozgrzebywania jakiegoś tam y, tego dzieciństwa, jakiegoś zła, które się dokonało, czy cokolwiek. Mhm. Mnie dużo bardziej interesuje pogodzenie i funkcjonowanie razem, i to, żeby moje dzieci miały super babcie, niż to, żebym ja, sobie żeby myślała, że Boże, kochany, jak miałam 14 lat, to mnie nie zabrała na wycieczkę. No, come on. No tak, tylko że ty skonstruowałaś sobie te wspomnienia w takim sposobie, moim zdaniem przynajmniej, mm -hmm. żeby dało je się przetrawić. No jasne, ale to chyba wszyscy tak robią, wiesz? Ale tak ogólnie, bo też mi, ta historia dla mnie wyodrębnia się tym po prostu, że medialnie to jest zamknięte w pewnej, pewnego rodzaju linii mm -hmm. i z tej linii po prostu nie wychodzimy ani w lewo, ani w prawo, tylko po prostu jest ta, ta utarte schematy. Jest które, statement. Tak, tak, tak. Jest, jest coś statement. i to jest duża kultura, bo też o to mi chodziło. Bo ja uważam, że jesteś jedyną osobą, która realnie mogłaby tak naprawdę zaszkodzić Magdzie Gessler. Mm -hmm. i to mnie po prostu też zastanawiało już w tym samym pytaniu, tylko to jest, to jest moja, te, moja teoria na, mm -hmm. na ten temat, po prostu bo to tam, stamtąd się wylęgają wszystkie ogólniki, mm -hmm. to jest taka wylęgarnia ogólników z twojego życia, to jest po prostu to, ale to jest bardzo i to bardzo z dużym szacunkiem w kierunku twojej mamy, dlatego o to chciałem zapytać, a chciałabyś iść medialną drogą swojej mamy? Wiadomo, nie robiąc kuchenne rewolucje, tylko mm -hmm. będąc sobą, nie, wiesz co, uważam, że tak jakby nie mówię, że nigdy nie dotknę telewizji znowu, bo, bo telewizja dość dobrze mnie broni, w sensie mm -hmm. takim, że mogę powiedzieć trochę, że ja jestem w stosunku do telewizji niewdzięczna, bo po prostu jej nie lubię, ale fakt jest taki, że zwykle nie odbija mi się ona czkawką, raczej, raczej wychodzi mi to jakoś tam in plus. Ale ja wolę model taki, że ludzie znają mnie z internetu, mm -hmm. bo po prostu interesują się tylko ci, którzy, których ja interesuję, a, a nie mam tak jak moja mama, że nie mogę wyjść po zakupy. No to jest chore. Powiedziałam, że lubię spa spacerować, mm -hmm. więc muszę móc spacerować spokojnie. Ja sobie życzę jednak, żeby tacy ludzie jak ty z taką pasją i ze świadomością życia wychodzili do szerszych mediów i pokazywali się trochę dalej niż tylko wtedy, kiedy ktoś kliknie sobie na Lara Gessler, bo masz dużo rzeczy, pięknych rzeczy, którymi zarażasz i pokazujesz, jak wy może wyglądać życie i dużo idei z tej, z tej pierwszej rozmowy i z tej rozmowy powinno po prostu iść jednak e, szerzej. Mnie zastanawia to, że ty już jako dziesięciolatka myślałaś o tym, jaką będziesz mamą. Spełniałaś, spełniasz dzisiaj swoje wymagania i marzenia związane z macierzyństwem? No, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ostatnio powiedziałam o tym moim bliskim osobom, że, że mam taki koszmar związany z tym, że się budzę rano i mam 17 lat i ich nie ma. Nie ma mojej rodziny. I, I to by było najtragiczniejsza rzecz na świecie. W sensie mm -hmm. e, miałam bardzo dużo stresu związanego z tym, że, że być może nie będę miała dzieci. To jest chyba taka myśl upiorna, która towarzyszy e, większości, myślę, że mogę powiedzieć, mm -hmm. większości kobiet. Bo nie wiedzieć czemu, zawsze uznajemy, że to z nami musi być coś nie tak. Mimo, że nie ma do tego często przesłanek. Ja miałam, ze względu na te zaburzenia tam mm -hmm. żywienia. Ale większość, większość dziewczyn nie ma takich historii, a i tak się boją, że to one będą tymi, które nie będą mogły zajść w ciąży. Tak, to prawda. Zawsze chciałaś mieć dużo dzieci. Dużo to ile? Jak byłam młodsza, mówiłam 3 do 5. Mhm. To nie nieźle. Jak ostatnio mówiłam mojej Unii mojej menadżerce o trzecim dziecku, to powiedziałam, że mogę na razie sobie zrobić przerwę. <laughs> <laughs> więc. Y, więc okej, okay, ale zobacz, zobaczymy jak będzie. Więc y, dwójka to już jest naprawdę wyzwanie. A jeśli, wiesz, co myślę sobie ostatnio w tym kontekście, że bardzo chcę mieć dla nich czas. Mhm. A jeśli chcesz faktycznie działać zawodowo i chcesz mieć czas dla dzieci. To, to już wymaga turbo organizacji. A ja jeszcze do tego lubię być trochę spontaniczna, więc to już to się robi naprawdę wolna amerykanka, taka za, za duża. Mm -hmm. I e, woltyżerka nawet powiedziałabym, więc, mm, więc myślę, że y, na razie dwójka, którą mam, mnie bardzo potrzebuje. Mm -hmm. e, mm, ale to nie ostatnie słowo. Może nie, ale nie wiem, może ostatnie, może nie ostatnie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie tak jakby koncept zamykania się na dzieci mnie przygnębia, bo y, mam coś takiego y, pod czaszką, że, że skoro tyle ludzi chce dzieci, a ty możesz mieć dzieci, to czemu ich nie masz? Y, I pamiętam tak jakby z szacunku do moich własnych marzeń wtedy, mm -hmm. że tak marzyłam o tym dziecku, to teraz to, że masz się zamknąć na posiadanie dzieci, jakoś jest dla mnie y, Taki właśnie brutalny w stosunku do siebie sprzed lat. Wiesz o co chodzi? Mhm. Że to, co kiedyś było dla mnie największym marzeniem, i tak dalej, teraz po prostu nie istnieje, bo to jest zrealizowane. A taki szacunek do swoich marzeń zrealizowanych z przeszłości jest bardzo ważny, bo, bo to pozwala nam nie zapomnieć yy, o tym, że przebyliśmy jakąś drogę i mamy prawo być szczęśliwi i dumni z tego, gdzie jesteśmy teraz. Pokazuje to, jak pięknie promieniejesz, mówiąc o dzieciach i o tym marzeniu, które spełniasz. Bo można powiedzieć, że one dalej je spełniasz, ono nie jest zrealizowane. Dokonane? Nie jest dokonane. Właśnie. U mnie głośnym tematem było chrzest. Ty ochrzciłaś swoje dzieci? Nie. Ale to wynika z tego, że chcesz, żeby one później podjęły decyzję, czy, czy jak Wiesz, ty to co musiałoby się bardzo starać, żeby wejść na drogę bożą w moim domu. Mm -hmm. Mimo to, że mój mąż jest tak jakby uduchowioną osobą, w takim sensie, że chodził do męskiego liceum, tak jakby katolickiego i generalnie z teologią jest dość blisko. Natomiast duchowość nie jest koniecznie katolicka, o czym czasami zapominamy, że są inne drogi duchowe niż tylko niż tylko Kościół mhm. i chrzest nie jest jedyną opcją. I w ogóle się nie trzeba na żadną opcję de decydować. Moim zdaniem o duchowość można dbać, nie decydując się na żadną religię. Więc na pewno nie będę zabierała moim dzieciom możliwości podróżowania po różnych światach duchowych. Mhm. Bardzo fajnie by było, gdybyśmy dali im różne preteksty do, do zwiedzania tych światów w przyszłości, ale na pewno nie będziemy decydować za nie. Z taką mamą, no bo mogę powiedzieć, że ciebie, ciebie znam, to na pewno będzie to ciekawa. Podróż, bo wydaje mi się, że jesteś dość, dość interesująco. Potrafisz przedstawić rzeczywistość, która jest dookoła nas. A z tego, z tego często wynika, się, wynika szczęście. Ale za to też powiedziałaś trochę słabiej o knajpach. Powiedziałaś, że większość knajp idzie na patencie. Mhm. Jaki to jest patent? Bo ja też tak uważam, poniekąd tylko nie do końca jestem w stanie to zdefiniować. Wydaje mi się, że jakoś tak ten rynek się ujednolicił i nie ma nic ciekawego. Wiesz co? On do... Jest tak, że w, cena w, w sytuacjach takich jak teraz, kiedy yy, jest bardzo drogo, restauracje muszą mieć no, konkretny przemnożnik, yy, żeby biznes się spinał. Mało który biznes taki. Z romantycznym zrywem szefa kuchni, to jest biznes, który się spina finansowo. Mhm. Dlatego posiadanie restauracji jest luksusem. Czyli albo masz restaurację, bo jesteś w stanie zaakceptować straty, bo bardziej chcesz mieć mhm. restaurację niż na niej zarabiać. Mało tego jesteś w stanie do niej dokładać, bo chcesz ją mieć i realizować swój program, swoją ideę, swoją potrzebę. Mm. To tak jak René Recepi, szef Nomy, już jakiś czas temu. Parę lat temu ładnych powiedział, że on miesięcznie wychodzi 2000 euro na plusie. Najlepsza restauracja na świecie. Sory. No tak to po prostu wygląda. Mm -hmm. A patent, no po prostu są rzeczy, które ludzie lubią i które jesteś w stanie zeskalować, żeby y, oczywiście kosztem jakości, żeby to się spinało. Więc dlatego biznes masz na lodach, na frytkach, na gofrach, na y, kebabach. Na wszystkim, co jesteś mm -hmm. w stanie zamrozić, czyli nie masz włożonego, świeżego produktu który ewentualnie pójdzie w straty. No nic nie pójdzie w straty, bo wszystko jest mrożone. Jak będzie mrożone, to się rozmrozi wtedy, kiedy będzie potrzebne. Straty nie ma, biznes idealny, jedzenie podłe, ale no, jakoś to idzie. Ale jedzenie. E, tak to się na koniec kończy. A co myślisz o dietach pudełkowych? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, jeżeli jeszcze chodzi o osobę, która lubi jeść i zna się trochę na smaku, jednak te diety pudełkowe dość mocno zaniżyły stawki, i czasami te stawki aż są niewiarygodne, że są tak niskie. Więc Wiesz to... co? Diety pudełkowe opierają się na skali, mm -hmm. i oni mogą negocjować cenę y, warzyw, mięsa, czegokolwiek, ze względu na skalę. Ymm, zwróć uwagę, że bardzo często współwłaścicielami diet pudełkowych są ludzie, którzy, y, którzy właśnie są związani z przetwórstwem jakimś tam mięsnym, rybnym, mm -hmm. owocowym czy jakimś tam zbożowym. Mm, mimo że często nie wprost. Ale to im pozwala mieć ceny hurtowe, bardzo dobre ceny na, 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 na rzeczach i mieć miejsce mieć miejsce na marze jakąkolwiek. Mhm. Dlatego tak samo jak jest w hotelach czy w restauracjach, że tam nie wiem, knajpa zarabia dopiero od któregoś tam stolika, czy hotel zarabia od 30 pokoju. Czyli, że mniejsze hotele mhm. się nie opłacają, bo masz dokładnie taki, taki Tyle samo osób do obsługi tego. To tutaj też jest tak, że oni muszą przekroczyć jakiś break-even point, żeby im się to zaczęło sklejać. Dla to co jest szalenie trudny biznes, biorąc pod uwagę. E, konkurencję, no, która jest olbrzymia. Mhm. Um, no nie jest, to, nie jest to, nie jest to łatwe. Uważam, że dla wielu ludzi to jest świetne rozwiązanie, jeśli się naprawdę nie mają czasu zastanawiać nad jedzeniem, no lepiej, żeby jedli niż, niż jeśli mają nie jeść. Mhm. Czy jeśli mają zawsze iść na kebaba. Na pewno nie dla mnie. Bo ja no chyba największą moją karą byłoby to, że mam się nie zastanawiać nad jedzeniem. Okej, okay, no bo to, to było coś dla mnie takie bardzo interesujące, jeżeli chodzi o to. Szczególnie, że naprawdę niektóre te diety pudełkowe potrafią kosztować no, relatywnie, jeżeli płacisz tam za dzień poniżej 50 zł. No. To ja sobie po prostu zadaję takie proste pytanie, jak. No, w jak? dużym mieście to bardzo trudna sytuacja. Tak, więc, bo to jest bardzo tanio i zastanawiałem, się, czy ta jakość jest po prostu odpowiednia, ale ja się na jedzeniu nie znam, więc zostawiłem to dla ciebie. I już tak, pojętując naszą rozmowę, czego ostatnio słuchasz? Poza muzyką dla dzieci. No, jak, masz odpalić, jak masz odpalić coś dla siebie? Czego słuchasz? Och, hmm. Czego ja ostatnio słucham? To jest świetne pytanie. Jak dojdę zaraz do wniosku, że nie słucham teraz muzyki, to będzie też dość przygnębiające, ale tak może się skończyć. No smutnej muzyki chyba też nie możesz słuchać, bo. Nie, smutnej muzyki nie, już bym miał jakieś słuchać, słuchać to bym... Wiesz co, ja chyba słucham głównie muzyki do pracy, czyli sobie słucham muzyki do wrzucenia pod, pod wideo albo coś. No, wiesz co, kurczę, ale Leon Bridges jest chyba tak, przepraszam, jest chyba tak, że cały czas go mam na podorędziu i sobie go odświeżam, co i rusz. Mam go na telefonie, to też ułatwia sytuację. <grym> Wydaje mi się, że dzisiaj mając Spotify możesz powiedzieć, że masz każdego na telefonie, wiesz? Wiesz, to tak, ale mi się odpala z automatu. Jak mam podłączony telefon, to mi się włącza to, co jest w telefonie, więc, więc mi zas zas zasysa cały czas hotel Costes albo Leona br Bridgesa, więc, um, więc trochę smutno, no? Tak, trochę smutno. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja tobie, <śmiech> dzięki. <śmiech> Świetnie było Cię jeszcze raz zobaczyć.